Myślisz, że Karol wyjdzie tutaj? Karol! Karol! Ej, chłopaki! Siema, chłopaki! To ja! Jestem Karol! Cześć, Karol! Seba Jantoś! Co tam, chłopaki? Spoko, dobre chłopaki! Bo ten... bo pierwszy dzień szkoły jest! Dobra, chłopaki, plan jest taki. Skoro to jest pierwszy dzień szkoły, to zróbmy jakąś imbę. Nie no, chłopaki, nie róbmy tego. Ja zobaczcie, mieszkam obok szkoły, będę miał przypał. Nie będziesz mnie, to zwalisz na mnie, ja i tak mieszkam przez ulicę, nie na pasach, to będzie no, takie chłopaki, no proszę. No dobra. Chodź, Karol. No ale jak... Jezus Maria. Słuchajcie, wy, gdzie... Seba, gdzie ty mieszkasz? Przypomnij mi. Seba nie mieszka. Seba nie mieszka po prostu. Po co rozdrapujesz to, co? Nie, ale wiesz, chodzi mi o to, że ja będę miał przypał. Patrz, Antoś to pod schodami z tego co pamiętam mieszka, a ja tutaj, zobacz, nauczycielka se wychodzi, cyk, i od razu jest moja chata, rozumiesz to? Ale co to zmienia? Spokojnie, zobaczysz. Wszystko będzie git. Dobra, ale ta szkoła jest kozacka. Ty, mięsień kontrol. A, dobra. Dobra, jestem tak podekscytowany po prostu, że nie mogę się doczekać. Ty, Antoś, odrobiłeś pracę domową? Przecież jest pierwszy dzień szkoły, pajacu. A, dobra, chyba sorry. Amelio, co tam? Ona chyba cię nie lubi. Amelio. O, Karol, jak on... Karol! Zostaw ją, Karol! To jest moja zdobycz, odwalcie się. Puść Anię! Karol, zostaw Anię! Dobra, już. Ja pierdolę, Karol! Spokojnie, to jest nasze przywitanie. Widziałem spódniczką. Ty... Anty, co tam było? Majteczki. A jakie? Takie czarne. A, musimy się upewnić. Jak ona się nazywała? Zrzućcie chłopaki, co tam się... Ej, rzuć do mnie ją. Nie, przekłamałem, ona miała białe. Ty! Jezu. Nie no, Seba, puść ją, bo będziemy przypał pierwszego dnia, bo ja muszę poćwiczyć jeszcze. Workoutik. Ej, Seba, słuchaj, bo pamiętasz jak ci mówiłem o moim powtórze, nie? On tu siedzi, weź mu tam... Powiedz mu, żeby nie wyglądał tak jak ja. Seba, zobacz na to. Który to? Seba, ten? No ten. Ty, gościu! Nie no, nie bij go gościu. Czasami. No. Ściągaj tego goksy, debilu. No. O, dzwonek. Ściągaj, to nie będziesz Antosia podrabiał. Chłopaki, chodźcie do szkoły. Okej. Na lekcję, bo... Ale mu pokazaliśmy. Nie bij go, Antek, kurwa, co się z tobą dzieje ostatnio? Dzień dobry. Ej, chłop ma karczycho mocne. Rzuciłeś we mnie chłopa i ma karczycho niezłamane. Ten gościu jest ze Slytherinu. Chodźcie tutaj, musimy okopać mu mordę. To nie jest nauczyciel. Tu, wychodzi, nauczyciela nie ma, ten typ. Dobra, chłopaki, ja go biorę. Dobra. Ej, tu jest drugi, to też go wezmę. Weź go. Bo wiecie, co robimy ze Slytherinem. A, jebać Slytherin. O Jezu. Ale mam siły! Jebać Slytherin! Ej, chłopaki, zaczyna podobać mi się w tej szkole. Trochę się bałem przez okno. Ej, ale on naskarży na nas. Nie. Karol będzie miał problemy. Nie, dawaj przez to okno, to jest jeszcze... Karol, uwaga. No nie, no... Ale tak, tu jest taki malutki... Ale daleko poleciał. No, rzut z Slytherinem na odległość. A co wy tu robicie? O Jezu. Dzień dobry, pani Grażyno. Pani Mietlińska. Lekcje się już dawno zaczęły. Ale... Słuchajcie, matematykę teraz! Już na matematykę ze mną! Przy pani... A gdzie jest Seba? No właśnie... Seba! Rzucał ludźmi! Więc został wydalony ze szkoły. Oj, chyba policja po niego jedzie, prawda? Tak, to policja po niego jedzie. Przy pani, to jest nasz pierwszy dzień w szkole. Czemu pani na nas krzyczy, to po pierwsze? Po drugie, my nawet nie wiedzieliśmy, gdzie mamy zajęcia. 5 minut po dzwonku, poza tym pomyłka. Ale wszyscy są na korytarzach. Bo oni mają mnie ze mną, szybko zapraszam na lekcję. Przepraszam, ale to jest klasa chemiczna. No bo mamy chemię jednak. Oni powiedziała pani matematyka. Bo się pomyliłam. Ej, chodź Karol, siądziemy razem. Dobra, ty jakaś chora ta nauczycielka trochę, nie? Sorry, posiadłem cię. Dobra. Dzień dobry. Moje nazwisko. Aha. Jak się czemu ona nie pisze, nie stojąc przy tablicy? Pała. Nie, jeszcze nie teraz. Nie teraz. Ja jestem Antoś Wynalazca. Co ty robisz? Pani Grażyła Pała, tak? Grażyna Pała. Co to jest? To jest praca domowa Santa. Czemu pani mi to zabrała? To jest moje. Zaraz zobaczymy, do czego to służy. To proszę Antoś, ale tam jest tył Antoś. Nie, mamy lekcję z chemii. Wykorzystamy... Ale to jest... ale to jest do fizyki, a nie na chemię. Antoś, stań. Mogę chodzić do szkoły prywatnej. Tak. Pan jest... Proszę pani, niech pani mnie... Niech pani mnie zostawi. Pani jest psychiczna jakaś! Dobra, koniec tego. Chowaj to. Chowaj to. A ocena jakaś? Słucham? Ocena? Nie. Usiądźcie. Musimy porozmawiać. Ja chcę ocenę za to. Potem będą oceny na koniec zajęć, proszę usiąść. No, może pani zacząć prowadzić zajęcia, bo ja naprawdę nie przyszedłem tutaj. Proszę nie... To pani jakimś bronią w nas celu, ja to zgłoszę do dyrektora. Grażyna Pała! Moja godność! Proszę, ale dzwonek... No, pani nie ma godności. Nie usłyszała tego, nie? A chyba, albo usłyszała. Co pani? Pani się odwalił! Idę do dyrektora z tym idę do dyrektora! Jezu. Proszę stać, bo wypiję to! Będę pił to! Ała! Nie, idziemy do dyrektora! Idziemy do dyrektora! Dyrektor... Ej, zajmij się nią! Karol, zajmij się nią! Nie, ja przyszedłem się tutaj uczyć i będę się uczył. Proszę już o spokój. Dobrze, czy możemy porozmawiać o pierwiastkach? Tak. Bo dzisiaj na dzisiejszej lekcji będzie o pierwiastkach. Ja chcę się przesiąść na koniec. Popatrzcie tutaj, widzicie tu? Tak, widzimy jest... wszystko. Ej! Ja chciałem podejść, żeby zobaczyć. Gdzie jest Karol? Proszę pani, bo była... Dzień dobry, była taka sytuacja, że... Nie wiem, coś się dziwnego stało, ale jestem już. Jestem. Co się stało? Nie, pani nie uwierzy. Jezus! Ja pierdolę! Antoś niszczyć! Antoś miażdżyć! Psychopatko, co ty? Antoś miażdżyć! Ja cię spierdolę! Czemuś to wypił! Antoś niszczyć! O, majteczki! Karol, mamy problem! Grażyna! Karol, mam Ankę! Dawaj Ankę! Dobra, dawaj ją. Gdzie ona jest? Tu jest Anka, dobrze, dawaj Ankę! Dobra, gdzie jest Grażyna? Zaraz ją... O, jest tutaj! Grażyna tu jest! No i co, Grażyna? Ty... Złap ją! Nie ma, Grażyna, nie pij tego! Ale w kablotę! Grażyna! Ej, Karol myśli, że będziemy mieli problemy. O, zobacz, jesteśmy dopakowani. A mogę tak... Chciałem cię podnieść, ale jesteś zbyt mocarny. Nie, jesteśmy zbyt dużymi kozakami. Dobra, będziemy... Słyszysz to? Ale... Dobra, skurwysyny. O nie, to Grażyna! Dawaj go! Dobra, nas jest... proponuję koalicję... Grażyna, ty zmieniłaś płeć. Ej, masz penisa. Jesteś teraz Grażynem chyba. Jestem Grażyn. Go, kurwa, ale straszne. Chodźcie, chłopaki. Dobra. Dobrze, Grażyn. City to burn. O. Chwila, mamy problem, żeby powiedzieć. Ty, chyba tego typa mamy. Seba! Ty, Seba dołączył do innego gangu, widzisz to? Tu jest Seba. Dobra, Seba na długo trzeba walić. A, chyba nie. Ja wiedziałem, że Seba to super gość. Panowie, poczekajcie na mnie. O, ty, panowie... O Jezu, my możemy robić gigaskoki. Zobacz na to. Ale ty jesteś Karol Kozak. Ej, dawajcie skoczymy temu na łeb. Komu? Antosiowi? Temu. Ze Slytherin. Nie da się. Nie da się? Antoś. Jezu, o nie. Ja jestem znowu zwykłym chłopcem. Teraz się zemszczę! Chłopaki! O, Seba wrócił! Gdzie jest Seba? Szmata chciał mnie wywalić ze szkoły, nie? Ty, gdzie ty byłeś, Seba? Co tu się odwaliło, gościu? Gościu, Grażynę nawaliliśmy, tak o, tak o, a później Grażyna, tak, cyk, pokażę na tobie, cyk. No, dobra, ty weź, bo zaraz dostaniesz na łeb. Dobra, sorry, poniosło. Ała, no co, ała, Seba, au, 102 metry. 102 metry. Dobra chłopaki, ja gdzieś widziałem deskorolkę, dawajcie może sobie pojeździmy. Deskorolka? Nie wiem, no będziemy mieli przypał. Gościu, napierdałeś Grażynę, teraz obsypał się martwisz. Ej, a gdzie jest Grażyna? To nie byłem ja. Myślicie, że wywalili ją ze szkoły już? Mogli ją wywalić. Grażyna. A ej, może coś się z nią stało złego. O, dobra, jest deskorolka. Ty, no i Seba wziął ją sam, nie? No Seba, no. No Seba, no. Po minucie będziemy, dobra? Tak, my zaraz pójdziemy. Słyszałem jakiś hałasek, kto tutaj biega? Czy ktoś biega po korytarzu? Nie wiem. Weź tu chodź zobaczymy. Ej, chodź zobaczymy. Dyrek, o nie. Niech pan się, młody człowieku, zatrzymaj się. Chodź tutaj. Ła, Seba, jaki ty kozak jesteś! Seba! Dobra, przepraszam dyrektorze, już. Nie, zatrzymaj się, schowaj po pierwsze tą deskorolkę. Co to za jeżdżenie deskorolką po szkole? Panie dyrektorze, najmocniej przepraszam, ale chciałem pokazać nowy prezent dostałem od rodziców i chciałem, żeby nie masz rodziców. Przecież mamy twoją kartotekę. Proszę nie, no przepraszam, nie Seba. Nie, no Seba. Ten szary to dyrektora! Nie, no co ty, zostaw moją furę! Seba, ty Seba, wyjdź z tego samochodu! Ej, Seba, za to cię wyrzucą ze szkoły! Sebastianie, dresie pierwszy, proszę wyjść z tego samochodu. I co? Frajerze, że będziesz się dobrze pruł do moich rodziców? Ale nie mogę się pruć do czegoś, czego nie masz, Sebastian. Oj, masz przejebany gościu, kurwa, ja to zgłoszę, Chodź tutaj. Chyba niczego pan nie zgłosi już. Nie mogę zgłosić, jeżeli jestem martwy. Ej, Seba, to teraz według tego prawa dżungli, to ty jesteś dyrkiem. O nie, on żyje, Seba! O Jezu! Chłopaki, porozmawiajmy spokojnie. No dokładnie. Słuchajcie, regulamin szkoły jest jasny, nie można jeździć żadnymi pojazdami po szkole. Nie możesz używać... nie jest... Przepraszam, panie dyrektorze! Antoś, czy ty chcesz zostać po lekcjach? Pierwszy dzień w szkole i chcesz naprawdę zostać po lekcjach? Przecież ja jestem prymusem tej szkoły. Jesteś idiotą. Na razie. Kim jestem? Jesteś prymusem. Tak, no właśnie, chłopaki, nie bijcie mnie, proszę. Przecież nawet nie chciałem, dyrektorze. Dobra, chodźcie, pokażę wam, gdzie będziecie spali, dobrze? Bo... Jak tu spali? No bo jest dormitorium. Właśnie, tutaj, Seba! Ja zostałem tutaj przysłany po to. Nie do dziewczyn, nie do... Zostawcie te... Zostaw tą Karolinę, Dobrze! O mój Boże, ona jest nago! O Jezu. Sebastian, Antoś, zostawisz Sandrę? Zostawcie Sandrę i Karolinę, to są też nowe uczennice, będą z wami chodziły na matematykę i biologię, ale... będą z nami chodziły? Chłopcy. O Jezu! Chodźcie, wyjdźcie... Seba, gdzie jesteś? Seba już chyba... Już jestem. Dobra. Pokażę wam wasz pokój, bo będziecie mieli wspólny pokój, nie wiem czy wam to pasuje czy nie. No spoko, Antoś nie jest zły, przynajmniej będzie sprzątał w ogóle. Dobra, to i tak nie będzie w tym pokoju. Okej, tutaj, to jest wasz pokój. O, kasiora, to moje. Tutaj zostawiłem. O, to też moje. Ej tak, macie jedną szafę, przepraszam, to nie jest telewizor. Ja śpię na łóżku, Antek, ty na kanapie. O, dobrze, kanapa wygląda ciekawie. To właśnie łóżka to są z więzienia jakby. Bo mały problem z pieniędzmi, więc musieliśmy improwizować. To może prezent od tatusia. To musicie sobie zamalować, to jest po poprzednim... Przepraszam, panie dyrektorze, ale... Antek, przepraszam. Jak pan dyrektor ma na imię w ogóle i nazwisko? Sławek. Sławek jaki? Pan Sławek. Po prostu. Pan to imię. Tak. Pan to imię, a Sławek to nazwisko. Ale możecie mi mówić pan Sławek po prostu. Dobra, Sławek. I słuchajcie, od kiedy my jesteśmy na ty? Panie Sławku, czy my mamy z panem teraz zajęcia? Tak. Z muzyki. Normalnej będziemy za chwilę. Będziemy robili tłuste bity dzisiaj. Ty, gdzie jest Seba? Seba! Czemu pan bije? Panie dyrektorze! Panie dyrektorze! Kto to mówi? O, tutaj! Małgosia, co tam? Małgosia Śpiewór, dzień dobry. O Boże. No, co tam, Małgocha? Bo wie pan, teraz są zajęcia. Tak, z dziećmi. z muzyki ja zostałam jakby zmuszona do tego, żebym patrzyła na te zajęcia, czy wszystko jest dobrze, czy się wszystko dobrze odbywa i Antoś musi być pana uczniem. To ja. Pan będzie go uczył gry na flecie, ja to wszystko obserwuję, zapisuję punkty, jeżeli będzie źle, no to może pan stracić pracę, więc proszę się postarać. Pani Śpiewór, a czy to nie jest pani mąż przypadkiem? Nie, ja jej nie znam. Podobny. O, aha, tutaj mój klon idzie. To jest mój mąż. Ale pani ostatnio mówiła, że pani mąż nie żyje. Ale odżył nagle, bo jest klonem. Antoś, czy ty chcesz tę szkołę skończyć? Tak, jak najbardziej. Chodź, Antoś. Idź na muzykę. Chodź, Antoś. Sekunda, bo co jest taki problem, Antoś, że... O, właśnie, tu jest ta klasa, już sobie wszystko przypomniałem. Siadaj, młody. Tutaj w pierwszym rzędzie. To potrzebne rzeczy tylko. Tak. Nie potrzebujesz farby, spokojnie. No dobrze, to co robimy? Dobrze, dzień dobry, witajcie na zajęciach z muzyki. Dzisiaj nauczymy się robić tłuste, trapowe bity. Antoś, jak coś, to mów tej pani, że uczymy się grania na flecie, czy coś co tak, ja sobie będę grał na pana flecie, znaczy na flecie uczymy się, tak. Wiesz co, jak zaczynałem pracę jako nauczyciel muzyki, wiedziałem, że znajdzie się taki, wiesz, śmieszek, który właśnie będzie żartował z pani, gry. Bo pan nie chce mi nauczyć grania na fle... Ła! Panie Sławku! Znaczy pan mi mówił właśnie, jakie rodzaje fletów są. Panie Sławku! Wystarczy czy nie? Powiedz mi. Panie Sławku! O Jezu! Co pan robi przy pani Małgosiu? Ja to obserwuję i... Powiem tak, ma już pan jednego minusa, zresztą Antoś, ty też nie jesteś lepszy, usiądźcie po prostu. Ale pani Małgosiu, pani słyszała w ogóle ten żart o tym żałosnym flecie? To jest niestety szkoła średnia. Dlatego Antoś dostał 2 minusy. Słucham, ale 2 minusy to dają plus. No to 3 minusy. Plus. No, dobra. No to wziąłem ze sobą tak na wszelki wypadek, nie sądziłem, że będę musiała tego użyć. Antoś, powiem tak, jeszcze jedno głupie słowo, a te okularki to ci się w drugą stronę wyginą. Antoś, powiedz coś, Czy możemy się uczyć dalej o fletach? Ała, za co to? Mówiłem ci, Antoś, że robimy tłuste bity dzisiaj. Ale pani dobra, za to, że nie słucha, musi dostać, raz tylko, ale już dostałem! Tylko raz! Ale dobrze, Antoś, chodź. Będzie spokoju. Dobrze, to może, ale pani Małgosia chciała, żebyśmy grali na fletach. Tak, dobrze, widzisz tego fleta, którego mam w ręce? Dobrze, to jak z tymi tłustymi bitami było? Nie, jednak ta Małgosia tutaj jest i ona, znaczy pani Małgosia. Tak, pani Małgosiu, może pani tam gdzieś usiąść sobie z tyłu, żeby pani mi... No siedzę tutaj, ja wszystko obserwuję. Ale pani zajmuje miejsce jednego ucznia, może pani jakby... Jest jeszcze mnóstwo innych miejsc. Ale za chwilę będzie reszta uczniów, może pani stać tutaj sobie z tyłu, o. Dziękuję bardzo, chodź Antoś. No dobrze, przy pana. Chodź. Okej, kucnij. Dobrze, kucam. Dobrze. Czy podoba... nie. Jednak nie będzie zajęć muzyki. Wiesz co, Antoś, pomyliło mi się, to ja jednak prowadzę inne zajęcia muzyczne. Życia w rodzinie, tak. Ja jednak rezygnuję, nie chcę być nauczycielem, po prostu. No nie nadaje się pan, ma pan rację. Joshua, siema Joshua, to jest nasze przywitanie z Joshuą. On mi powinien też... Pani... Jezu, szkoda, że Karola nie ma, że poszedł sobie gdzieś, nie mogę już wytrzymać tutaj. Pani Małgosiu, co pani robi? Nie rozumiem pytania. Pani stoi. Dobra, to był twój ostatni dzień w tej szkole. Ja wypierdalam, nara frajerzy! Co jest? Małgosia, co ty? Małgosia wyskoczyła przez okno? A, na deskorolce ona zaczęła wypieprzać. Dobra, ja idę załatwić pewne papierkową robotę, także no niestety będę musiał po prostu, idę się zająć swoimi rzeczami. Karol! Siema Seba, co tam byku? Ej panowie, jestem z tyłu przy tej rozjeżdżarce! Rozjeżdżarka. Seba, jakie mieli zajęcia dzisiaj? Co się tam działo? Przy boisku! Miałem wcześniej zajęcia z taką Gochą. Gocha Śpiewór, kojarzysz? Ta, kojarzę, ale na spoko, postawiła mi 5. Mieliśmy zajęcie niestety i nie było spoko. A co? Ej, tu, panowie! Mieliśmy mieć normalnie biologię, ona zaczęła kurwa na deskorolce jeździć, nie wiem o co jej chodzi. Ej, panowie, ale to znaczy, że jest... Chodźcie tu! Chodźcie, patrzcie, tu jest taka dziura. Czy ty będziesz jakieś demony wzywał? Antoś? Nie, nie, tu jest taka dziura, no nie, panowie, i chciałem wam ją pokazać. Tutaj taka dziura. Przykro by było, jakby ktoś tam wpadł, prawda? O, dobra, rzucaj. A! O. No bez celu to nie, 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 a no Seba, robimy tu razem, Karol. Przeskoczy to! Jazda.